Witam bardzo serdecznie w grze 3 kart brak na Atari ST. Gra napisana przez Kenneta Taita, więc na początku mamy do wyboru trzech różnych zawodników, z którymi będziemy rywalizować. Możemy wybrać takiego dziadzia, takiego jakiegoś, prawda, cwaniaka, no i jakiegoś dzikiego Billa. No to może weźmiemy sobie cwaniaka. No dobra, niech będzie cwaniak. Tak. I mamy tu 3 kart brak. I teraz wybieramy, z jaką kasą chcemy rozpocząć rozgrywkę. Więc można wziąć maksymalnie 1000. Ja proponuję na początek, powiedzmy, że 100. I również przeciwnikowi też wybiorę 100. I zaczynamy rozgrywkę. Generalnie tutaj mamy kasę, no i mamy stawkę, tak? To jest pieniądze Luka, moje pieniądze, to jest Kitty, to jest ile jest w puli, a tutaj jaka jest bieżąca stawka. Na czym polega gra? Tutaj nie można dobierać żadnych kart, tylko te karty, które przyjdą, liczymy sobie, te się liczy jako 10, więc jest w sumie, tutaj mam 20, 22. I mogę na przykład, dobra, moja stawka, dychę, i on rzucił kartami, tak? Rzucił kartami, ja wygrałem, no dobrze. Skoro rzucił, to niech tak będzie. I mamy kolejne rozdanie. Teraz mam 23, więc dawaj dychę, grasz. Rzuca kartami cały czas. Widzę, że ma jakąś kiepską passę. No chwilę trzeba czekać, aż to się właśnie przeresetuje. No dobra, teraz mamy 28, tak? To dycha, no dawaj. Ok. Czy on dychę mi da? Dał i od razu sprawdza. No i wygrałem, oczywiście, że wygrałem. Więc działamy dalej. Jego pieniądze już są coraz bardziej mizerne. Co mam tutaj? 26, więc jedziemy. Chce ze mną grać, to niech dychę daje, nie? Można też przebijać, zobaczmy. Wygrałem ponownie. Aha, bo tu jeszcze jest taka rzecz, że... Jeszcze miałem w kolorach wszystkich, więc to też, bo to taki trochę też jest a la pokerowy temat. I komputer niestety nie ma już żadnych więcej pieniędzy i jest restart gry, więc znowu można sobie wybrać innego zawodnika, może z dziadziem można pograć. I znów mamy to samo, może tym razem 200. Ja nie będę tu rozgrywał po raz kolejny jakoś tam specjalnie długo, bo to już wiadomo, pokazałem wszystko, co tutaj chodzi. I możemy na przykład takie karty, jak mamy, to możemy rzucić kartami, tak? Czyli damy fold, no i wtedy przeciwnik wygrywa. C to jest sprawdzanie, a stay to jest czekanie, tak? Także takie właśnie są opcje. No i zobaczmy. On czeka na mnie. A co ja zrobię? A no to ja też poczekam może, nie? Zobaczmy, co się wydarzy. Czy on rzuci jakąś... Dobra. Zagra za 10? Chyba zagrał. Tak, jest trochę więcej w puli. Przyjrzyjmy się. Tom wygrał. Dlaczego Tom wygrał? No 30 albo jest para dziesiątek, więc to też się właśnie liczy, więc warto o tym też pamiętać. On przebił o 10, o 3, a ja mogę dać 10, nie? Czyli przebijam o kolejne, jeśli chce ze mną grać. Także w ten sposób właśnie w tą grę gramy.
nie ma tutaj jakichś specjalnych, no parę ma, więc też musiał wygrać. Więc w tym momencie, no, dziadziuś ze mną wygrywa. Cóż więcej na temat tej gry powiedzieć? No, za bardzo tutaj nie ma co. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari ST.